Witam was wszystkich bardzo serdecznie, ja jest Royat. Mam nadzieję, że teraz będzie z kamerką film, bo ostatnio był bez kamerki. To się popsuło w moim aparacie. I film się jakoś nie nagrał. Mam nadzieję, że wam się to spodoba. Teraz z kamerką teraz. Mam nadzieję, że to wyjdzie, oczywiście. No i dzisiaj pogramy sobie Horizon Zero Dawn. Jak widzicie, jesteśmy już dorośli i idziemy teraz do Rosta. Szukamy teraz Rosta. Co to jest? Użyj. Wow, patrzysz. Okej. To jest dość ciekawe, że bierzemy te kamienie, to są, a nie jakieś roślinki to były. Okej, tu nie możemy bić, ale możemy zabrać to. Sobie też zbierzemy szybko. Tutaj jest kamień, tak? A, torba na leki pełna, no tak. Możemy jakoś ulepszyć to. Ekwipunek, umiejętności i... przyspiesza, to znaczy rzucił to by na leki. Dodatkowo surowca pozyskiwa żywności. Wabik, nie no. Chyba to ulepszymy. Podaję jedną torbę na leki. Podwójne to, no to też ulepszymy. I coś jeszcze możemy ulepszyć? Nie. Wstecz. No i sobie zbierzemy to, już się ciemno robi. Zapiszemy sobie grę szybko, co nie, i sobie też bierzemy te patyki, albo nie, możemy, bo patyki się zawsze przydadzą, to łuku, strzał. Musimy zapolować dziś rano, czemu go nie ma, gdzie on się podział? Gdzie on się podział, to on się pewnie gdzieś ukrywa. Tam, o jest tam, bo tam widzę znacznik. Chyba tam mam pójść, ale gdzie ona żyje w ogóle? Na jakiejś górze? To jest miejsce dla wyrzutków. Staram się wyraźnie mówić. Niewyraźnie mówię, ale mówię... Nie ten. Już się zacięłam. Mam nadzieję, że to nie zauważycie to, jak ja wymiałem te jakieś zdania, bo ja wolę unikać słów, takie co nie potrafię mówić. Chyba skaczemy. Jak to, nie możemy skoczyć? A, możemy. Dobra. Ale ogólnie grze, to jest Rost i zaraz podejdziemy do Rosta i spytamy się go. Aloy, jesteś? Jestem. Wszystko w porządku. Dobre, zapotrzebuję topić. Dobra, topić, skąd się opóźnia? Skąd te opóźnienia? Zapomniał, że mieliśmy iść rano na polowanie? A, na polowania. Nie zapomniałem. Myślałem o twoim szkoleniu, Aloy. Umiesz polować, umiesz przetrwać. Ale niestety jednej rzeczy cię nie nauczy. Jakiej? Chcesz to zmienić? Nie. Oczywiście. Zawsze chłonę to, czego mnie uczysz. Dzieje się coś bardzo złego. Na szczęście to okazja na jeszcze jedną niebezpieczną lekcję. Musisz być gotowa. Albo zginiesz. Okej. Zejdź do obręczy i zbierz części potrzebne do ognistych strzał. Ogniste strzały? Mówimy o poważnym kłopocie? Jak już je zbierzesz, spotkamy się tam, przy bramie za osadą Serca Matki. W północnej bramie? Na skraju obręczy? Tak. A teraz ruszaj. Zajmę się częściami. A przy okazji odwiedzę Karsta. Aloy, każdym wypowiedzianym słowem łamie wszelkie zasady. No, bardzo dobrze. Chciałabym kupić potykacz, a żaden inny handlarz nie sprzeda wyrzutkowi. On jest handlarzem. Weź też amunicję. Dziś w nocy przyda ci się ta broń.
Okej. Okay. Dobrze mi, ponuro. Dobra, przy północnej bramie. Dobra, tu mamy... możemy tu zejść. Jakie mamy misje? Na szybko włóczni. Pomóc z Karstem i kup potykasz. Dobrze, kupię. Wymień za potykasz. Wymień za potykasz. Utwórz ogniste strzały. Zbierz płomień z bieguna. Wszystko białe. 3 i 5. Zbierz metalowe okruchy z maszyn. Dobra, okruchy się przydadzą. Żeby tu jest... Możemy zginąć? A nie. Mapa. Zobaczymy mapę. Tu jest ten, jest siedlisko biegunów. Ci po drodze. A tu jest karst. Kupić to, potykacz, co nie? Dobrze, że wiem jak się używa potykacz, jak trochę grałem. Ale... Szybko przejdziemy. Tutaj... Skaczemy, może tu jakieś maszyny będą. Zapisać grę. Całe życie nie wychyliłam nosa poza dolinę. To się zmieni po próbie. Dwa dni i uzyskam odpowiedzi. Dwa dni i dowiem się, kim była. I dlaczego od urodzenia jest to mi wyrzutkiem. Jeśli... Czeka, a możemy szybko podróżować? A jak możemy szybko podróżować? Dobra, czas zebrać części na ogniste strzały. Muszę znaleźć stado. Ja nie wiem jak szybko podróżować. Ja chciałam... Nie, no... Nie wiem dosłownie. Może jakieś... Może jakiś ten. Może odblokować coś. Dobra, idziemy dalej. Tu gdzieś. Po... Jeśli chodzi o ostrożność. Ale powiedziała. Tutaj możemy z nim pogadać? Hop. Nie. A ja chciałem z tobą pogadać. Chłopie. A, jakiś ten. Serce matki. Jeszcze dwa dni, a dowiem się, jak jest w środku. Tylu ludzi zebranych w jednym miejscu. Właściwie to dobrze idę? Tutaj powinienem iść. Dobra. Skacz. Dobra, gdzie te maszyny będą? Czemu tak długo? To dobrze, ja idę w ogóle? Jakieś przez górę idę? Tu jeszcze nie słyszałem. Tu jeszcze nie szłem, ale zobaczymy. Biegnij! Jakieś... Chyba roślinka są. Chyba roślinka. Dobra. Się przyda te roślinki. Dobra, biegnij. Możemy polować zwierzę. A, to jest łuk. Się wytwarza. To jest szybki atak. Dobra, przyda się te roślinki. Na pewno się przyda mi czegoś. To jest nowa roślinka. Jestem! Szkoda się. Zabijemy za pierwszym razem w głowę. Dobra. Jest. No skacz, ja tak spokojnie sobie... Aaaa! Dobry jestem. Szybka. What the fuck? Nie uniknęłem tego. Mam nadzieję, że nie będzie przechodzić przez ściany. O!
A, zbierzemy sobie te okruchy. Cholera jasna. Co to jest? Nie mogę go trafić w ogóle. Dobra. Dobra, dobrze, że gra na trybie narratora. Bym od razu zginął. Ja bym grał na trudnym. Dobra, 5. Zebrałem tylko 5. What the fuck, na dziku nie widziałem. Ale go nie widziałem. Dobra, tam się patrzą. Na strzelę ich, bo się patrzą. Gdzie mu oko trafił. Jest. A jak jest, łatwo mi idzie. Nie uciekają dziwne. Jest. A, nie trafiłem. No cóż, mówi się trudno, ale mamy już. Wezmę to. Co to jest ważne? Co to jest? Kamienie. Dobra. Ale nie, no dobrze jest, płoszą się. To jest chyba dobrze. To mi się wydaje. Kamera trochę aparat nie wyrabia. To się chyba mucha podeszła pod aparat, bo pod lampę i troszkę. Troszkę przygasło. Dobra, możemy iść do karsty, tak? Ale się ty... Aha. Możemy iść do karsty, ale tam są te czujki. Te bieguny. Żeby... Możesz strzelić. Foko, czyli... Dobra, jasne. Nie jest zły. Mam nadzieję, że nie dobiegnie do mnie. O, to fuck. Dobra, mocno tak. Dobra, jest. Pokonany. Zbierz jest teraz szybki. Dobra, idziemy do Karsta, bo już mam dosyć tego. Tej walki. Tak jest, już mnie nie ma. No, tak jak mówiłem. To jest misja pomocna. Jak mam się tam dostać? Czekaj. O, spinam się. Dobra. I zaraz spadnę. Jak się tam dostać? Właściwie to fajne widoki. Są. Tom, ty mnie słyszysz? A, mogę sobie potykać, tak? Nie, te strzały. Mogę? Dobrze. Jakaś tu misja, ja co? Nie wiem jak tam wejść. Teraz tu zginę. O, jest, dobra. Co to, jaka misja jest pomocna? Co to jest? Co to... Może mnie nie pokażę, bo jeszcze nie miałem tej misji. Nie grałem, ostatnio to nie grałem. To nie miałem. Pogadajmy. Kogo tak nawoływałaś? Pomóc ci? Nie. Nie mam nic do wyrzutków. Naprawdę. Ale nie powinnam z tobą rozmawiać. Nie teraz. Nikt inny ci tu nie pomoże. A inni? Rację. Przepraszam, nie chciałam być nieuprzejma. Mój brat został wygnany, ale już odbył wyrok. Powinien wrócić, ale jeszcze go nie ma. A jego obóz jest cały we krwi. Jak to obóz? Cały we krwi? Mówisz, że obóz był cały we krwi? Jak to? Wojownicy poszli go szukać i tylko tyle znaleźli. Nie mam pojęcia, co się mogło stać. Zginął. Czy sądzisz, że nie żyje? A może tak. Jest ranny? Czy Bron cierpi? Potrzebuje pomocy? Nie mogę znieść tej bezsilności.
Okej, co? Co to robisz sama? Powiedz, co tutaj robisz sama? Codziennie robiłem na ścianie nacięcie, stąd wiem, że wyrok Broma się skończył. Ale robię nowe. A jego ciągle nie ma. Błagałam matrony, by posłały za nim wojowników, ale znaleźli tylko obozowisko całe we krwi. Powiedzieli, że nie żyje. Ale musiałam się upewnić. Właśnie dlatego przyszłam. Wygnanie brata? Dlaczego został wygnany? Brom był zawsze trochę inny. Dotknięty. Czyli niepełnosprawny. Nie miał litości i przez cały czas mu dokuczał. Nie było mnie może godzinę. Myśliwy znów mu dokuczał, ale tym razem Brom chwycił za kamień i z całej siły uderzył go w czaszkę. Zabił go. Duchy kazały mu to zrobić, powiedział. Duchy zapomnianych. Skazali go na 10 lat. Nie powinnam była go zostawić. Jaki świr. No bo posłucham go, z chęcią go posłucham. Zapomnienie? Co to znaczy zapomnianych? Wszechmatka przeklina heretyków, którzy nie żałują. Wyrzuca ich z wieczystej pamięci. Te niespokojne duchy to właśnie zapomniani. Brom twierdził, że do niego mówią, każą mu robić różne rzeczy. Ciążyło mu to przez cały czas, a ja nie potrafiłam mu w żaden sposób pomóc. Okej, poszukam brata. Z chęcią. Spróbuję znaleźć twojego brata. Tak? Pójdę z tobą. Spokojnie, nie będę ci przeszkadzać, obiecuję. Sama będę szybsza. Skoro tak mówisz, tylko błagam. Znajdź go. Wykonamy tą misję, tak? Tego brata. Tak sobie misja. Poboczna misja i tam wykonamy. Zostawimy sobie na tą misję i zobaczymy, gdzie ją szukać. W sumie to nie chcę. W sumie to potem wykonamy. Misję. Bo to jest nie po drodze akurat, o pas. Byliśmy tutaj. Byliśmy tutaj, tutaj nie. Nie opłaca nam się iść tam. Nie, na pewno nie. Pójdziemy sobie tutaj. Tą główną misję wykonamy, a potem... To, no nie chciałem z tobą gadać. Znalazłaś Broma? Nie. Wciąż go szukam. To nie będę przeszkadzać. Żegnaj. Wrócę, jak dowiem się czegoś o Bromie. Ja chciałem tylko skoczyć. Nie mogę się przestać martwić. Nie, tutaj chciałem skoczyć. Możemy... O! Ale skoczyłem. Żejdź, Heleś. Nie wschodź! Żejdź! Żejdź! No ja, nie mogę skoczyć. Żejdź! Zejdź! Shit. Dobra, już zeszło. Sobie patyki. W sumie... Gdzie tam jeszcze mam zrobić? Gdzieś? Mam iść tam. Dobra, pójdziemy sobie tam. Jedni boś. Tu. Tak? Dobrze mówię. Tutaj. Aż mnie swędzi z zimna. Bo śnieg pada. Czy to nie śnieg? Biegnij. Weźmiemy sobie te roślinki. Przydadzą nam się. Idziemy sobie do Karsta. Potykacz. Wymienimy za te okruchy. To się przyda. Sobie uleczymy się trochę. O, mogę tego potrzebować. No pewnie, że tak.
O, roślinki do leczenia się przydadzą. A swoją drogą... O, ale powiem. Nie, nie chciał tego. Polowałem to? Nie. A, polowałem to, dobrze. Nie chciałem tego użyć. No, jak już żyłem, to już nic się nie stało. To jest kamienie są. Możemy fokusem tu przeanalizować? Kolonia matki. Kolebka matki. Serce matki. Czujka tam jest. To jest czujki żebra? Nie, czujka tam jest. Już myślałem, że to w kamieniu jest. Dobra, życzymy sobie czujka. Dobra, nie trafiliśmy. A i spada. Deszczyk. Szkoda, że ona nie choruje. To by było jeszcze lepsze, teraz Skyrimie chorowała, chorowała postać i musieliśmy leczyć jego. No to nie, to deszcz pada, nie deszcz, śnieg, nie śnieg. I tak jest nieśmiertelna. Nie jest podatna choroby żadne, chciałem powiedzieć. To. O, maksymalny mamy. Pójdziemy. Okej. Ale zobaczymy, jak to pójdzie mi. Nikogo nie widzę. Chyba jest bezpiecznie. Pewnie będzie czekał. Okej. Chyba jest zburzony. No, co on powie? Karst. Ogląda się na boki. No, odwiedza mnie wyrzutek. Wszechmatko, uchowaj. Aż dziw bierze, że mnie zobaczyłeś. Tak się rozglądasz, czy jeszcze kogoś nie ma. Tylko uważaj, bo skręcisz kark. Zawsze mam z tobą 100 nieszczęść, dziewczę. Zawsze. Dobra, handel nie. Przestań się tak zachowywać. Coś się stało, że jesteś taki drażliwy? To wyrzutek. Nie zostaniesz wojowniczką. Będziesz mogła handlować w sercu matki. Może zwyczajnie nie lubię tracić klientów. Klientów, którzy nie łamią prawa, gdy sprzedają wyrzutkom. Tak jest. Nasze dni przewiny będą wspomnieniem, jeśli zachowasz milczenie. Okej. Okay. No, handlujemy. Ostatnio wpadłam, zauważyłam, że miałeś potykacz na sprzedaż. Masz go? Ma. Jasne. Ale w zamian chcę soczewkę złomiarza. Cóż mogę rzec? Broń specjalna musi swoje kosztować. Ma. Stać mnie. Niedawno zabiłam złomiarza. Soczewka jest w idealnym stanie. Już ja to ocenię. Pokaż. Masz. Sprzedaj. Surowce. No to też. Soczewka czujki. Soczewka bieguna. Soczewka serca bieguna. Ty nie masz szczepki sumiarza? W sumie, aha. Możemy je tu już kupić, tak? Okej. Okay. Ustawimy sobie tutaj. I gotowe. Możemy otworzyć sobie film, jak to działa. Tak na boki. Rzucamy i to... I... Aha. Aha, i to tak wpada i się blokuje. Aha. I można teraz zablokować kilka tych. Okej, okay, wstecz. Dobra. Sprawiłaś sobie potykacz. Poćwicz sobie nim gdzie indziej, dobra? Okej. Okay. Moje życie jest wystarczająco ciekawe i bez rozsianych wszędzie pułapek. Serio? Ja już myślałam. Martwisz się, że doniosę? Przejmujesz się, że powiem komuś, że handlujesz z wyrzutkami? Nie wyglądasz mi na gadułę, ale różnie bywa. Możesz się nie przejmować. Nikomu nie powiem.
Powiem. Tak też myślałem. Ale dobrze to słyszeć. Jestem chamy, to powiem. Rost wie? Jedyna osoba, która wie o naszym układzie, to Rost. No cóż, ale on nie doniesie. Mucha. Gdyby chciał. Dla Rosta, prawda? Zgadzasz. Sio. Sio. Nie wiem, jak to znosisz. Mucha mi się zgadzają i kamerę blokują. Już mówiłem, nie. Chyba nikt nie wie, co on zrobił. Ale to musiało być poważne, bo dostał dożywocie. Okej. Okay. Czemu ryzykujesz, handlując z wyrzutkami? Zobaczymy, co on powie. Ryzykujesz, handlując z wyrzutkami? Chyba sam był wyrzutkiem. Z przerwy pytasz. Jeśli oczekujesz poważnej, doniosłej rozmowy, to odpuść. Dlatego, że sam nim byłeś. O. Prawda? Tak. Złapali mnie, jak węszyłem w metalowych ruinach poza obręczą. Matrony stwierdziły, że jestem skażony i dały mi 5 lat. Co widziałeś w ruinach? Nic, co mógłbym zrozumieć. Gdy mnie wygnali, próbowałem wrócić do serca matki, ale wszyscy, których znałem, odeszli, a do tego wszędzie były tłumy, gdzie by nie spojrzeć. Wolę już zostać tutaj. Okej. Okay. To żegnaj. Czyż jeszcze? Będziesz później w okolicy, gdybym chciała coś jeszcze? Będę tu. Jak zwykle masz zebrać i przynieść części z upolowanych maszyn. Im będą lepsze, tym więcej okruchów zapłacę. Lepiej dobrze obejrzyj to, co mam na sprzedaż. Kto wie, może mam coś, co dałoby ci przewagę podczas próby. Dobra, żegnaj. No i to by było na tyle. Dobrze, powodzenia na próbie. Błogosławieństwo Wszechmatki i tak dalej. Mam co chciałam. Czas spotkać się z Rostem przy północnej bramie. Możemy to rozwalić? Aha. A, to jest ten, już potykać jest troszeczkę napełniony. To idziemy. To możemy tu przebiegnąć. Tak, o, nie zginiemy. Dobra. Już mi stanowi, że zginiemy. Dobrze, że do mnie nie mówią. Nie byliby niezbyt mili. Dobra, chyba już wystarczy tego. Ja będę się z wami żegnał. Żegnam was, Rojat. No i trzymajcie się i cześć do następnego odcinka. Wszechmatka cię chroni.